pierwsze pytanie. Ile osób oglądało na mundialu naszą reprezentację? W telewizji. Nie musieli być. Ale dobra, wstańcie, bo to jest dosyć ważne. Super. No wstaję. Ja wiem, że jest po obiedzie. Ja wiem, też jadłam, też ledwo stoję. Super, okej. Okay. To rozejrzyjmy się po sali bardzo, bardzo, bardzo tak dokładnie. Dużo nas, nie? To teraz wyobraźcie sobie, że dokładnie ta sama skala, ta sama liczba ludzi jest w populacji polskiej, ma ryzyko wystąpienia nowotworu na pewnym etapie naszego życia. Tak, to jest ta skala, ona rośnie niestety. No właśnie. I teraz wyobraźcie sobie, że możemy usiąść, tak, dzięki, jednej trzeciej tej naszej skali możemy zapobiec wystąpienia tego nowotworu w taki sposób, że zaczniemy zmieniać nasze życie, zmieniać nasze nawyki. I co możemy generalnie zmienić? Na co? Okazuje się, że jeżeli... teraz możemy przewijać. Zaczniemy uprawiać sport, czyli ruszymy się trochę z kanapy. Jeżeli odciążymy nasze życie od momentów stresowych, ja wiem, dla studentów jest to ciężka sprawa, jeżeli będziemy się wysypiać, jeżeli ograniczymy, nie mówię wyeliminować, ograniczymy spożycie używek alkoholu, szczególnie papierosów. Oj, znowu popsułam coś. Spoilerem. No i właśnie, jak zastosujemy odpowiednią dietę? Odpowiednia dieta to jest słowo klucz w tym momencie. Tym, że dieta wpływa na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, jest naukowo potwierdzone już nie pierwszy raz, ale najnowsze doniesienia wnoszą na to, że jeżeli poprzez właściwe nawyki żywieniowe możemy ograniczyć, wyeliminować jedną chorobę nowotworową na 20 przypadków, czyli mamy tutaj dość istotny wpływ, na którym warto się uchylić, ja się na nim nachylam i bardzo dokładnie staram się go przeanalizować. No ale dobra, to znaczy mieć dobrą dietę. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na przepowiadanie przyszłości i testy genetyczne. Co to ma wspólnego? Aczkolwiek ja bym to taką analogię porównała do pójścia do wróżki i czytania horoskopów. Jak chcemy, powiedzmy, dowiedzieć się, no chcemy, nie chcemy. No, ja to pamiętam z koleżanką, zawsześmy czytałyśmy horoskopy z tyłu gazety. Kiedy jest ten okres zakochania dla nas, kiedy coś się wydarzy, kiedy będzie więcej kasy na koncie. Zaglądałyśmy w horoskop. No to chcemy poznać naszą przyszłość, okej, okay, fajnie. Możemy wybrać wersję bardziej taką personalną, możemy udać się do wróżki. Nie wiem w ogóle, czy wróżbici, wróżki teraz są, no ale mniejsza o to. I co się okazuje? Podobnie jest z testami genetycznymi, słuchajcie, bo testy genetyczne to tak jak trochę genetyk czytał w naszych genach, co się może wydarzyć. I teraz zwróćcie uwagę, co powiedziałam, może się wydarzyć, a nie wydarzy się na pewno. To jest naprawdę duża różnica. Tak samo jak do horoskopów podchodzimy z pewnym dystansem, tak samo powinniśmy podejść do testów genetycznych, przynajmniej w mojej opinii. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wróżka wykorzystuje, no nie, może tarot, może być to tarot, mogą być to karty. W przypadku genetyka będzie to sekwencjonowanie naszego DNA, zobaczenie, jak wygląda nasz kod genetyczny. I teraz, czy są tam jakieś mutacje, czyli odchylenia od, powiedzmy, jakiejś tam powszechnie uznanej normy, że tak jest w porządku, tak ma większość populacji i generalnie nie wróży to nic dobrego od tego, że może coś tam się przydarzyć. I teraz kolejna sprawa. Idziemy celowo, sprawdzamy, co nas w życiu czeka. Mamy tą wiedzę. Jesteśmy, moim zdaniem, krok do przodu. Wiemy, że coś nam grozi, ale jeszcze się nie wydarzyło. Czyli my, jako ludzie w pełni świadomi, mamy wpływ na nasze życie. Możemy zmienić pewne akcje, które obecnie wykonujemy. Czyli jesteśmy w stanie podjąć akcja-reakcja, wpływamy na nasze zachowania, nawyki. Dlatego pokazałam wcześniej te nawyki, że jeżeli ktoś wie, okej, grozi mi coś, no to będę chyba robić wszystko, żeby się ta zła rzecz nie wydarzyła. Z tym różnie bywa i ja niestety bardzo często słyszę taką opinię, że o Boże, cytuję, mam mutację, zaraz umrę. Nie. Masz mutację, to znaczy, że masz zwiększone ryzyko, które jest zbadane mniej lub bardziej,
kwestie metodologii zostawiam do innej dyskusji, aczkolwiek jeszcze się nic nie stało. Tak? To nie jest tak, że już piszemy testament, dziękuję, życie skończyło. Nie. Ty jesteś krok do przodu mądrzejszy, bo ktoś ci powiedział, że coś się wydarzy. To jest tak samo, nie łapiemy za gorący garnek gołą ręką, bo nam babcia czy mama powiedziała, słuchaj, on jest gorący, oparzysz się. No to biorę przez ścierkę i się nie oparzę, tak? Tak samo, dokładnie tak, to jest dokładnie ta sama reakcja, to jest ten same racjonalne myślenie. Zaglądamy w nasze geny. I teraz, jeżeli chodzi, mówiłam o żywieniu, i teraz jak żywienie ma się do tego? No już mamy link, że zmiany naszych nawyków żywieniowych mogą wpływać na nasze zdrowie. I teraz chciałam pokazać kilka takich produktów, które wydaje mi się, my ich nie doceniamy. My je jemy w większym, mniejszym stopniu. W naszym kraju są dostępne, czyli to nie jest jakaś chlorella, jakieś algi i tak dalej. Także na przykład takie pomidory. Pomidory są bogate w tak zwane antyoksydanty. Antyoksydanty nam pomagają między innymi oczyścić nasz organizm, a wiąże się to z tym, że w przypadku, kiedy powiedzmy mamy mutację w genie, białku, która jest odpowiedzialna za naprawę naszego DNA, czyli jak nam nasze DNA niekoniecznie działa, niekoniecznie podczas podziału komórkowego jest ten proces sprawny, no to mamy jakiś tam mechanizm, który nam pomaga, żeby to DNA było w porządku. Ale jeżeli mamy ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, mamy tam pewnego rodzaju mutacje, no i te mechanizmy są mniej sprawne, no to musimy się postarać, żeby nie musiały tego DNA naprawiać w tak dużym stopniu. Ja mówię to naprawdę w dużym uproszczeniu, także przepraszam wszystkie osoby po biotechnologii, po biologii, lekarzy i tak dalej, ale o co chodzi? Nasze przeciwutleniacze pozwalają nam jakby wymienić te wolne rodniki, czyli ryzyko uszkodzenia naszego DNA maleje. W związku z tym, idąc krok dalej, ryzyko wystąpienia tej choroby nowotworowej, że coś się wywali w naszym DNA, też jest mniejsze, tak? Czyli jeden wniosek z tego, słuchajcie, pomidory naprawdę dobra sprawa, szczególnie jeśli chodzi o przeciwutleniacze. Przeciwutleniacze, z tego co wiem, w dość dużych ilościach są też w porzeczkach, w żurawinie, borówka amerykańska. Także owoce sezonowe, zapraszam bardzo, że tak powiem, żeby oczyścić trochę swoje DNA, odciążyć nasze mechanizmy naprawcze. Dla panów szczególnie polecana soja. Też się ostatnio zdziwiłam, bo jeżeli chodzi o kobiety, to nie jest to do końca jeszcze, różne są opinie, także żeby nie być kontrowersyjnym. Soja natomiast posiada dużo fitohormonów, czyli hormonów roślinnych. To nie są takie hormony, to nie są takie hormony jak nasze hormony, ale co się okazuje, w mniejszym stopniu oczywiście niż ludzkie hormony, mogą wpływać na metabolizm komórkowy. Kolejny wniosek, jeżeli nasze komórki mają uregulowany metabolizm, problem wystąpienia pewnego rodzaju błędów podczas podziału komórkowego maleje, bo mniej komórek się dzieli. Tak, czyli proces mamy w pełni pod kontrolą, co też pozwala w pewien sposób nie wykluczyć, ale zredukować. Jak będziemy działać na wielu drobnych płaszczyznach, no to podejrzewam, będziemy mieli lepszy efekt niż nie działać wcale. I oczywiście kapusta. W pierogi z kapustą, słuchajcie, bigosy i tak dalej. Też nie chcę, żebyście odebrali to na zasadzie jedzcie kapustę, tak? Jedzcie kapustę, jedzcie bigos, będziecie na pewno bez choroby nowotworowej. Nie, to też nie o to chodzi. Ale miejcie świadomość, że dodając pewne elementy do naszej diety, mogą nam pomóc zredukować ten problem. I teraz, słuchajcie, ja wiem, ile mamy dużo mięsożerców na sali. Generalnie... Okej. No to teraz możecie mnie za to bardzo nie lubić, okej, trudno. Ale o co chodzi generalnie? Słuchajcie, było przez chwilę takie przekonanie, że dieta wegetariańska, wegańska to jest super sprawa,
No, no jest w tym ziarno prawdy. To nie jest wszystko, że tak, wszyscy jedzmy rośliny, nie jedzmy mięsa w ogóle. Ale generalnie z mięsem jest taka historia. Szczególnie czerwone mięso. Po pierwsze jest nazywane czerwonym mięsem, bo ma tak zwany hem, jest to czerwony barwnik, który niestety został wykazany, że podrażnia nasze komórki. No to też niekoniecznie. Dodatkowo obróbka mięsa obróbka mięsa do wędlin, parówek, kabanosów. Nie wykaże się dużą wiedzą, bo sama nie jem mięsa, ale to nie z tego powodu. No też generalnie nie pomaga. Podczas takiej obróbki niestety powstają związki, które są związkami rakotwórczymi, czyli dodatkowo uszkadzają nasze DNA. Także duże ilości faktycznie może to mieć taki na to nieciekawy wpływ. Nie mówię teraz, że jak zjedliście mięso na obiad, no to zaraz wszyscy umrzemy. Nie, to też nie o to chodzi. Ale miejmy na uwadze, ile tego mięsa jemy, tak? Zwróćmy uwagę, jakiej jakości to jest mięso. Czy wiemy, skąd to mięso, jak jest to mięso obrobione? I niestety kolejna dosyć mało pocieszająca myśl, że obróbka termiczna typu pieczenie, smażenie, grillowanie, ja wiem, jest sezon grillowania, też w pewien sposób wpływa na to mięso, tak? Dlatego jak już musimy jeść często to mięso, może jednak zamienimy to na białe mięso, mięso drobiowe, może owoce morza, chociaż tym też niekoniecznie, jak się okazuje, dużo inna historia. A tak naprawdę nasze burgery to są tykające bomby, tak? One rozwalają, rozsadzają nasze DNA. I może mówię to dość dobitnie, bo to też jest kwestia otyłości, ale... Oj, przeskoczyłam. Ale jednak miejmy na uwadze, jakie mięso jemy, jeżeli jemy mięso. I jeszcze jeden fajny składnik. Bardziej się kojarzy z byciem fit, chodzeniem na siłownię. Jest to teraz dosyć dobrze znany trend. Błonnik pokarmowy. Błonnik pokarmowy to nie tylko fit, bo nas wysyca w pewien sposób i łatwiej nam schudnąć teoretycznie, ale też oczyszcza nasz organizm. Działa takie porównanie, którym się spotkałam, to tak jak miotełki. Oczyszcza nasze komórki jelitowe, przez co mniej tych złych substancji zalega, nie mamy procesów gnilnych, przez co teoretycznie nasze jelita są czystsze. To jest tak trochę jak z myciem zębów. Tylko, że w tym przypadku zamiast szczoteczki i pasty zębów mamy błonnik. A teraz, żeby nie być gołosłownym i nie zarzucać was tylko nowinkami, jak możemy do tej diety podejść, tak? Akcja, reakcja, mówiłam na samym początku. Okazuje się, że na przykład, jeżeli szukamy inspiracji śniadaniowej, kanapka z pomidorem, słuchajcie. Wiemy, ja pamiętam numer jeden, jak jeździłam do babci na działkę, pierwsze co, pomidory z krzaczka i chlebek, świeży chlebek. Kapusta kiszona, tak? Mamy naszą kapustę. Na przykład, i borówki nawet są, owsianka, jaglanki, kasz jest mnóstwo, tu wiem, że bardziej dziewczyny będą preferowały, ale naprawdę niektóre płatki, szczególnie orkiszowe, mają dużą ilość białka, także podejrzewam, relatywnie dużą ilość białka, może tak. Nasza zupa jarzynowa, bogata źródło antyoksydantów. No pytanie, czy jest to na mięsie, czy na kostce rosowej, to już inna kwestia, ale teoretycznie mamy warzywa. Kolejna, krupnik. Nasz polski krupnik. Okazuje się, nie dość, że jest kasza, błonnik, to jeszcze mamy marcheweczkę, mamy ziemniaczka i decyzja należy do was, tak? Co wybierzecie? Absolutnie proszę nie mówcie, nie odbierajcie tego jako przekaz. Od dzisiaj jestem weganinem, wegetarianinem, nie jem mięsa, bo umrę. Nie jem tego, bo umrę, jem tylko pomidory, ewentualnie kapustę i polski krupnik. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby myśleć, co jemy i myśleć, czy na przykład, okej, jak raz jem hamburgera, nie umrę, ale jak będę jeść 5 razy w tygodniu hamburgera, jeszcze w przypadku miesięcznej skali, to może niekoniecznie jest to dobry nawyk, tak? Ja powiem szczerze, że nigdy nie byłam tak restrykcyjna z jedzeniem, jak teraz jestem i powiem wam szczerze, że ma to swoje plusy i minusy, bo jak idziemy do restauracji ze znajomymi, to ja więcej czasu spędzę nad wyborem dania i wypytania kelnera, co jest, czym, a na czym to i dlaczego, niż na jedzeniu. Aczkolwiek mówię, wszędzie potrzebujemy
zdrowe podejście, a w przypadku zapobiegania choroby nowotworowej diety tego zdrowego podejścia nam, nie mówię tylko w Polsce, globalnie brakuje. Także budowanie świadomości żywieniowej przez takie, czy to, co ja jem, to nie robi mi krzywdy w długofalowym ujęciu, czy może jednak robi, trochę takiej samokrytyki żywieniowej i myślę, że będzie to dużo, dużo lepiej. Dziękuję bardzo.